MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Witam wszystkich, Hubert Miściewujewski, trener Mirosław Okniński. Słuchajcie, teraz wjeżdża nowy partner. Słuchajcie, szósta kłowiectwo, Sweet Team, słuchajcie, najlepsze ubrania łowieckie. Także nowy partner wjeżdża. Jest jak? Mocno! No i dobrze! Dobra, trenerze, zaczynamy od zawodników, którzy wystąpią teraz na najbliższym fejmie. Piotr Liga. Nie ma go? Kiedy on przychodzi w ogóle na salę? Nieraz przychodzi. Ale nieraz, czy kiedy? Nieraz kiedyś przychodzi. Wieczorami przychodzi? Nieraz przychodzi, nieraz nie przychodzi. No i dobra. Ale i tak więcej chodzi jak Ferrari. Do niego zaraz też przejdziemy. Dobra. Ale na początku Piotrek. Uwaga. My, słuchajcie, tutaj jest stały partner na stronie MyBionic. Na hasło Mirek 10, 10% zniżki. Dobra. Co trener może powiedzieć na temat rywala Piotrka, Grega? Jedna walka wygrana. Można powiedzieć, że parterowiec. Także no, strzelam, że u was też plan będzie prosty, żeby wybranić tych obalej, no i starać się w stójce walczyć. Normalnie ten Szeliga przewraca, idzie do parteru, w parterze bije, a później poddaje. Potrafi on coś w tym parterze w ogóle, czy nie? Bo on zawsze tak te walki miał tak no stójkowe, no nie? Dawno nie walczył w tym MMA. Słuchajcie, będzie mocno, oglądajcie, będzie poddanie, ale najpierw będą grzmoty. No właśnie, no to na pewno, no dobra. Ale jak trener dostał nazwisko Grega, no to co sobie wtedy, nie wiem, trener pomyślał? Przeanalizowaliście jego? Tak, detaling, najlepsze kosmetyki. Odpowiedź na wszystko. No. Dobra. To teraz odpowiedź na pytanie. Odpowiedź na pytanie. Przeanalizowaliśmy go, stoczył jedną walkę, no. Więc tak naprawdę nic nie wiadomo. Niepokonany. Bo jedna walka nie mówi nic. No tak. No ale to, co trener mógł zauważyć. Jesteśmy w Akademii Muzycznej. Gugu to rodzina. Słuchajcie, słuchajcie Gugu. Dobra. Teraz trochę o walce. Tak. Szeliga kontra Grek. Jest Grek zagrożeniem dla Szeligi? No bo tam jest duża przewaga. Każdy jest zagrożeniem. Po prostu walka. Każda jest inna. Każdy przeciwnik jest inny. Także ja uważam, że jest po prostu przewaga Szeligi w wadze i przewaga Szeligi w stójce. Myślę, że kwestia tego po prostu dnia. Kto będzie miał lepszy dzień, no nie? Czyli to nie jest tak, że wy już jesteście pewni tego, że nie wiem, tam... Znaczy, dobra, pewność siebie jest, ale chodzi mi o to, że też nie skreślacie drugiej strony, że to może być równy pojedynek. Czy wiesz, to jest walka, Szeliga jest bardzo doświadczony, bo już ma dużo walk. Dużo, dużo, dużo. Ale Szeliga nie walczył w MMA, chyba walczył z tym. Nie, walczył trochę. Raz czy dwa, tak? Walczył z Fericze, walczył z... W MMA, tak? Z Piechowiakiem walczył w MMA, tylko tam z Fericze, no to była sama stójka też, no ale nie? Ale z Piechowiakiem został duszony, tak? Tak, 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 wtedy klepał, no. Ogólnie Szeliga nie robił wcześniej aż dużo parteru, więc jakby uważam, że tego Grega będzie przewaga w parterze, chociaż robimy dużo obaleń i ciosów na ziemi, więc może będziemy chcieli, jeżeli się uda, to obalić i bić z góry, no nie? Okej. Okay. Coś tam. Tak, coś tam kuma? Profesjonalna broń. Kuma jak żaba w tym parterze, czy nie? Delta Optical, doskonała optyka. Słuchajcie, no, co mogę powiedzieć o Szelidze? Jest bardzo dynamiczny, dobrze obala, bardzo tak dynamicznie. Bije z góry mocno, to jest jego mocna strona. Jeżeli chodzi o parter, no to dopiero zaczął się uczyć. Coś tam wie, ale to jeszcze jest jakby. Jeszcze nie to. No jeszcze czas, no nie? Ale myślę, że robimy sporą robotę i Szeliga się stara. Dobra, teraz przechodzę dalej. Paweł Tyburski, tutaj już widzę, jest wojna medialna. Trener... Paweł Tyburski będzie leżał, będzie płakał. Najpierw będzie bity, później będzie leżał, a później będzie płakał. Już ja widziałem trenera BIF z Pawłem. Ale Paweł po walce będzie klęczał. Dlaczego?
Bo będzie przepraszał Pasternaka. Za co? No za to, że go obrażał. A obrażał go po walce z tym. Ostatnia walka Pasternaka. Z Normanem. Z Normanem, o. No. Obrażał, że coś tam, że słabo, że coś tam. No, jak się bijesz z tak wybitnym zawodnikiem jak Norman, tak dobrym, bardzo dobrym, gdzie Gamrot go nie mógł przewrócić przez 5 rund, no to z takim bardzo dobrym zawodnikiem to trudno jest. Szczególnie, że walka była krótka, a jakby tutaj przewaga by była Pasternaka, jakby było z 5 rund, to może by była szansa. A tak to raczej nie widzę szansy. W krótkiej walce zawsze Norman byłby lepszy. Na kilka walk myślę, że byłoby cokolwiek trudno wygrać Pasternakowi. Trenerze, była... No proszę. Nie, chodzi o to, że jakby była długa walka, no to byłaby szansa. A była propozycja walki dwóch na dwóch, że dwóch tyburskich, tak? Była. Tyburscy schurzyli. Tyburscy stchórzyli. Normalnie dostali propozycję dwóch na dwóch i ten drugi tyburski stchórzył, że nie chce. No i po prostu oni wiedzieli, że ten Brzydal Glonojad to już jest osrany, brzydko mówiąc, boi się. A tamten to już w ogóle siedzi w toalecie cały czas. Aha. Ale nie pozostaje Paweł też trenerowi dłużny. Kazał wysyłać SMS o treści pomoc na leczenie psychiatryczne trenera. Także też tam zaczepia, nie? No dobrze, niech zaczepia. No bo co ma chłopak zrobić? Po prostu jest... Ja to się zastanawiam, jak można być mężczyzną i mieć pseudonim księżniczka. To ja w ogóle bym się wstydził czegoś, żeby mężczyzna miał pseudonim damski. To dla mnie to jest słabe, no nie? To jest takie... takie słabe. A myśli trener, że to jest prawda, to co mówi Paweł, że teraz będzie zupełnie inaczej, że teraz on się naprawdę przygotowuje, tak, i sami zobaczymy? Po prostu będzie inaczej, bo jeżeli Pasternak nie pęknie mu ręka czy noga, no to po prostu Pasternak go będzie inaczej, bo Pasternak go skończy szybciej. Po prostu skończy go w pierwszej albo w drugiej rundzie. I będzie inaczej. No. Jak Michał w ogóle? Bardzo dobrze. Tak? Tak. Zdrowy? Zdrowy. No dobra, trenerze, to lecimy dalej, bo też nie mamy za dużo czasu. A propos jeszcze właśnie, ostatnio było głośno bardzo o rozstaniu trenera z Ferrari. Koniec mojej współpracy z Amadeuszem Ferrarim. Ja pracowałem z nim bardzo długo, to jest duży talent, ale wielki leń. Po prostu nie będę współpracował z osobą, która po prostu nie przykłada się do pracy, nie przychodzi na treningi, nie konsultuje walk. No po prostu koniec współpracy. Miło to już było! Miały być te filmiki wyjaśniające. Trener miał nagrywać gdzieś na jakimś tam zlocie czy coś. Ktoś no, nawet... nagrałem. Byłem na targach myśliwskich i tam powiedziałem tą historię, że po prostu zawiodłem się, że tak jak ciągle dzwonił po dziczyznę i przychodził i mówi tak: słuchajcie, dziczyznę chcę, potrzebuję dziczyzny, trenerze, daj, no to ja pach, masz tutaj jelenia, o pach, masz dzika. A jak ja potrzebowałem, żeby wsparł strajk, gdzie wszyscy wspierali strajk myśliwych, to ten Ferrari wyłączył telefon i nie było go. I to mnie najbardziej wkurzyło. A może trenerze nie chciał brać udziału w sprawach politycznych, co po prostu chłopak? To nie jest chłopak. Polityczna sprawa. A jaka? No, dziczyznę to je? To jeżeli jesz dziczyznę... Oddaj dziczyznę teraz. Słuchaj, jesz dziczyznę, to teraz musisz wspierać tą dziczyznę. Okay. Bo jeżeli zablokują polowania, to nie będzie jadł dziczyzny. No i aktualnie nie je w sumie, nie? No właśnie. Dlatego w głowie się pomieszało. Steki widziałem je w Stanach. Dlatego się w głowie pomieszało. No. Amerykańskie. No dobra, trenerze, ale tam podobno Amadeusz mówi, że może też być jakieś drugie dno. Co to za mistrz świata może przyjść trenować w akademii? Myślę, że tam też jest jakieś drugie dno. Miała być jakaś tam walka z mistrzem świata. Może ten mistrz świata będzie trenował u trenera Mirka. Ale wtedy, jak będzie trenował u trenera Mirka, to będzie oszustwo dla mnie, więc wtedy tej walki po prostu nie przyjmę. Ja nic nie wiem, to po prostu tam on se wymyślił. Ja po prostu go wyrzuciłem i dopiero się pojawił mistrz świata. Aha. Przyszedł mistrz świata, jak poszła informacja, że wyrzuciłem Ferrariego, to dopiero pojawił się mistrz świata. Ferrari mówi, że ja najpierw wziąłem mistrza świata, a później go wywaliłem. Nie, sytuacja była taka, że ja nigdy nie chcę walczyć w ten sposób, że mam zawodnika w akademii i przychodzi ktoś i go wyrzucam po to, żeby walka była. To nie wiem, w moim stylu. A co to za mistrz świata w ogóle? No mistrz świata. Ale mistrz świata w czym? Świata w nie boksie. Wiem. W boksie? W boksie. Czyli co? Czyli... Czyli mistrz świata. Czyli znowu wraca Diablo, tak? Czy nie? No nie wiem, to spytajcie się Diablo.
On dobra, na pewno nie odpowie. Jedziemy tak. Tak, łowiectwo. Patrzcie, tutaj nowy partner, najlepsze ubrania, tutaj pod tym, pod tą nazwą, najlepsze ubrania do łowiectwa. Także szukajcie u Szóstaka, możecie je kupić. No i co, jedziemy dalej. Na stronie MyBionik, tutaj widzicie, Bionik, MyBionik.pl, suplementy i odżywki dla sportowców. Na hasło Mirek, 10% zniżki. Dobra, trenerze, to jeszcze mam tylko pytanie, ale ja dzisiaj widziałem wasze zdjęcie jeszcze, trenera i Amadeusza. Tu siedzieliście, w tym miejscu, na tej kostce. Ja myślę, że to jeszcze nie jest zakończona historia, co? Słuchaj, detailing, najlepsze kosmetyki samochodowe. I co? Akademia Muzyczna, Gugu. To rodzina, no. Słuchajcie, Szpaka, no i dalej. Dobra, trenerze, odpowiadam na pytanie. Słuchajcie, zaraz... Garant, profesjonalna broń i no. Delta Optical, doskonała optyka. No dobra, dobra i co? Odpowiem na pytanie. No, odpowiem, trener. Dzisiaj będę na targach Polsekur i będę zadawał policji, bo tam jest dużo policji, no nie? Pytanie, czy będę pytał się ich, kto nie skacze, ten z policji, no nie? No i zobaczymy, co oni na to powiedzą. A trener będzie skakał, czy nie? Ja zobaczymy, no. Ale, no, ale zobaczymy. To musi trener powiedzieć. Zobaczymy, no nie? No dobra, są drzwi otwarte jeszcze kiedyś dla Amadeusza, czy to na razie sobie mówicie, trzeba odpocząć od siebie? Proszę? No czy są drzwi otwarte dla Amadeusza, jak wróci, czy na razie od siebie odpoczywacie? Znaczy pauza. Nie, na razie odpoczywamy. Pauza. Tak, odpoczywamy. Jeszcze pewnie długo będziemy odpoczywać. No zobaczymy. No. Dobra, trenerze, kolejna sprawa. Dwóch trenera byłych podopiecznych prawdopodobnie zawalczy na gali Cloud. No. Takie chodzą przecieki, no, że Ferrari Denis. Jak trener oceni to starcie? Nie wiem, nie chcę się wypowiadać. Nie obchodzi mnie to zestawienie, bo to już nie są moi zawodnicy. Dziękuję, pozdrawiam. No dobra, ale tylko jeszcze jedna sprawa. No. Przecież jeszcze kiedyś mieliście razem szatnię. Oni chyba dziękuję nic się nie mieli. Bardzo, pozdrawiam. Tak? Do no widzenia. To nie, jeszcze jedna sprawa. No. Szymon Kołecki. Szymon Kołecki jak wróci, to będzie u mnie trenował i będzie walka. No właśnie, bo on mówił, że już jest gotowy, że no jeżeli dostanie gotowy, dobrą no to, ofertę, tak? No to niech płacą i jedziemy. Niech umowę podpisują i jedziemy. Czyli co, ten rewanż z Pudzianem? Co? Rewanż z Pudzianem? Rewanż z Pudzianem by był dobry, no nie? Tak? Tak. Dobra, kończymy. Do widzenia. Do widzenia.